Ukraińska flaga zawisła nad elektrownią w Czarnobylu. Ukraińska flaga zawisła nad elektrownią atomową w Czarnobylu, podaje Nexta, powołując się na komunikat przedstawicieli elektrowni. Flagę miał zawiesić personel pracujący na jej terenie. Z kolei w wenerchodarze w wyniku serii i eksplozji i strzałów oddanych przez wojska rosyjskie zostały ranne cztery osoby. Aktualnie strona elektrowni nie działa, ale personel potwierdził to w komunikacie na Facebooku. Pracownicy mieli odtworzyć również ukraiński hymn. W sobotę koncern Energyatom, którego oświadczenie cytuje agencja Interfax Ukraina, podał z kolei, że w wyniku serii eksplozji i strzałów oddanych przez wojska rosyjskie w Enerchodarze zostały ranne cztery osoby. Miejscowi lekarze robią wszystko, co możliwe przy niemal całkowitym braku lekarstw i materiałów, by ratować zdrowie i życie rannych. Niektórzy poszkodowani będą w sobotę wypisani do domów, informuje Agencja za komunikatem NRH Atomu. Enerhodar, eksplozje po mitingu poparcia dla Ukrainy Eksplozje i serie z moździerzy rozległy się, gdy mieszkańcy Enerhodaru, okupowanego przez wojska rosyjskie, zaczęli się rozchodzić po mitingu poparcia dla Ukrainy, pisze Interfax Ukraina. Dodano, że w mieście rozpoczęło się zagłuszanie łączności, nie można dzwonić i nie działa internet. Położonym na południowym wschodzie Ukrainy enerchodarze znajduje się zaporowska elektrownia atomowa, największa elektrownia jądrowa w Europie, zbudowana w latach 1980-1986. Elektrownia została zajęta przez wojska rosyjskie w nocy z 3 na 4 marca.